Gość, Radia Lublin. Ja, Ciołgeniaszkewicz przed Mikrofonem. Witam Państwa. Gościem naszym, którego też Państwa w imieniu witam, jest Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu Radyktor. I witamy w studiu tym razem nie przez Skype'a, a face to face, jak to mówią. Zawsze a, lepiej. Zawsze lepiej, tak. Widać też reakcję y, mówiącego y, lepiej. Po prostu oczytuje się również jego czasami intencje. To mówię ogólnie, nie odnosząc się do dzisiejszej rozmowy. Panie prezesie, Bogdanka musi w tej chwili chyba fantastycznie zarabiać, prawda? No, z tym fantastycznie byłbym daleki jeszcze od takich ocen. No My, jeszcze funkcjonujemy w realiach przed cen. Bazujemy na kontraktach długoterminowych, więc my negocjujemy rok wcześniej ceny, które obowiązują w danym roku, więc troszkę inaczej było z uwagi na pewne zawirowania w tym roku, natomiast jak informowaliśmy raportami e, bieżącymi, natomiast no, my jeszcze funkcjonujemy w tej rzeczywistości przed tym e, trendem gigantycznym, wzrostowym. Rzeczywiście trend jest gigantyczny, niektórzy mówią w ogóle o rajdzie cenowym na węglu, no i to chyba widać także po liczbach dotyczących nie tylko węgla, tego, który jest dostępny w Europie, który dopływa do portów w Antwerpii, czy... Y, czy czy ARA, tak? tak. Amsterdam, tak, Rotterdam tak, tak. i Antwerpia. Mhm. Ale także na całym świecie te ceny niesamowicie wzrosły. Skąd taki straszliwy skok tego surowca? No, no należy zauważyć, że w zasadzie wszystkie surowce energetyczne wzrosły i tutaj gaz. Wszyscy chyba tego doświadczamy i doświadczymy, że, że gaz również w wysokim trendzie wzrostowym jest. No Ożywienie gospodarcze po pandemii i głównie Chiny, tak, i tutaj, ale też i warunki klimatyczne, które panowały w Europie. Niemcy dużo więcej energii, 30, chyba 6% więcej energii wyprodukowali z węgla niż w 2020 roku. Więc tutaj też te odnawialne źródła energii, które jak dobrze wiemy, Niemcy już od kilkunastu, a może kilkudziesięciu lat, no już to były lata 2000, tak, gdzie już wiatraki były stosowane w Niemczech. No jednak zużywają tego węgla w tym roku, w pierwszym półroczu, bo drugie półrocze jeszcze przed nami dużo więcej, więc generalnie wzrost cen innych surowców energetycznych, no i duży wzrost zapotrzebowania na rynku chińskim. Potocznej opinii uważa się, że węgiel jest potrzebny przede wszystkim do ogrzewania. Tak się to do tej pory działo, bo przecież ogrzewamy węglem, mamy różnego rodzaju paleniska, mamy różnego rodzaju piece, ale wręcz odwrotnie. Okazuje się, że większe zapotrzebowanie na węgiel jest wówczas, kiedy są na przykład bardzo wysokie temperatury. Potrzeba po prostu energii. No zdecydowanie. Dzisiaj. Hmm... Polska energetyka wysokie stany magazynowe jest zobowiązana posiadać w okresie zimowym. Dzisiaj już nieco się trend odwróci. Cóż, mamy dwa sezony, w których jest wysokie, wysokie, wysoka generacja energii, lato. Tak? Z racji tego, że każdy dzisiaj chce w komforcie pracować lub też mieszkać, a no, instaluje instalacje chłodnicze. No ostatnio nie było słychać informacji, że pojawiały się informacje o jakichś lockoutach. Lok, dobrze, mówię o lockoutach. Jeśli chodzi o, o, o tak przepraszam. Blackout. Już z tej pandemii mi się cały czas przypomina słowo lockdown czy lockout. Natomiast blackouty, czyli po prostu momenty, w których przestaje pracować sieć energetyczna i wówczas jest rzeczywiście katastrofa. Taki namiastkę tego mieliśmy przy okazji awarii bloku 10 bloków w Bełchatowie, gdzie w zasadzie w Polsce zostało i dobrze, że mieliśmy dostępne sieci konwencjonalne. Można było wtedy uruchomić w szybki sposób, zwiększyć ich moc i, i zaspokoić zapotrzebowanie na energię w Polsce. Niejednokrotnie zdarza się, że... Polskie elektrownie ratują e, niemiecką sieć elektroenergetyczną, gdzie e, wtedy Bełchatów rzeczywiście no, spełnia swoją funkcję, wysyłając po prostu energię do Niemiec. Powiedział Pan na początku, że Bogdanka ma jeszcze umowy długoterminowe, zawarte na kilka lat i stąd też e, stosunkowo niewielkie jest jak na razie przynajmniej przełożenie tych cen rosnących na rynku światowym na to ile może rzeczywiście więcej zarobić dysponując potężnymi zasobami. Ale jest szansa, żeby te umowy zmieniać, żeby je aktualizować, żeby dopisywać jakieś anekty. Podejrzewam, że aneksy. Podejrzewam, że państwo macie nieco związane ręce, poprzez to, że jesteście częścią grupy Enea i ona jest głównym odbiorcą węgla energetycznego z banki. No, mimo wszystko, jesteśmy tak, rzeczywiście jesteśmy w grupie Enea i, i tutaj no, w pierwszej kolejności to, to rozmowy toczą się między nami, to jest zupełnie zrozumiałe. Natomiast no, my musimy funkcjonować mimo wszystko na cenach rynkowych. Nie możemy odbiegać w sposób znaczący od tego, co jest. Jest oczywiście pewien korytarz, tak, bo my widzimy tą górną granicę, natomiast jest pewien korytarz, który jest wyznaczany dla cen rynkowej i w tym korytarzu musimy się mieścić. Czy udaje się Państwu eksportować węgiel i korzystać z tych profitów, jakie dają obecne ceny? Tak, zamierzamy wykorzystywać tą sytuację na rynku i tutaj, tak jak wcześniej już komunikowaliśmy na początku roku, ogłaszając strategię, że rzeczywiście chcemy rozwijać rynek ukraiński i wygląda on dość obiecująco. Zresztą, nawet ukraiński minister odpowiedzialny za energetykę jednym z kierunków importu węgla na Ukrainę wskazał Polskę. Ale czy jest, czy Ukraińcy zapłacą? Tyle, ile wynosi cena światowa też? Czy tutaj jakieś, nie wiem, są możliwości kompensacji cen? Jest to cena korelująca z cenami światowymi? Rozumiem, dyplomatyczna odpowiedź. A czy opłaca się w tej chwili wydobywać więcej węgla? Czy tutaj nie ma, nie ma potrzeby uruchamiania dodatkowych? Na razie przynajmniej w tym roku dodatkowych jeszcze złóżczy, dodatkowych ścian. Mówi pan w przypadku Bogdanki. Mówię o Bogdance, tak. Pamiętajmy, że przygotowanie tego, co jest dzisiaj, co dzisiaj wydobywamy, trwa przebiega dwa lata, trzy lata wcześniej, więc nie jesteśmy w stanie tak z dnia na dzień zwiększyć produkcji. Oczywiście możemy uruchomić więcej ilości dni wydobywczych, tak. Tu już w tym momencie wchodzi w grę tylko niedziela więc dzisiaj się opłaca wydobywać więcej węgla. My postawiliśmy w tym roku i w kolejnych latach chcemy stawiać na uzysk, czyli na zawartość, mówiąc językiem klasyka, węgla w węglu. Czyli w tej jednostce wydobytej z, z dołu im więcej jest czystego węgla, tym lepiej. Dzisiaj rzeczywiście te uzyski mamy na poziomie lat 2000-2004 na poziomie 75%. To też raportujemy to jest bardzo dobrze. Jest to duża dźwignia dla wyniku finansowego. 1% uzysku jest 8% na wyniku, więc jest o co się o co walczyć. Ale to dzięki zakładowi mechanicznej Przeróbki węgla, tak? Do bo to się wszystko na górze dopiero to nie, Punktem wyjścia jest to, co wydobywamy na dole. No, nie jesteśmy w stanie, z, z, jeżeli mamy zbyt dużo kamienia w wydobyty, wydobytym urobku, no nie jesteśmy w stanie wyprodukować tego należytego węgla albo po prostu go będzie mało. Tak więc duża wartość, ja mówię o tym, co, co wydobywamy z dołu. Prze zakład Przeróbczy oddziela to kamień od, od, od węgla, natomiast bardzo istotne i najbardziej istotne jest to, co jest u źródła. To akurat Błędanka ma tę przewagę nad innymi kopalniami, że może wydobywać węgiel nawet stosunkowo niskich pokładów, bardzo niskich pokładów nawet dzięki, dzięki strugom, dzięki metodzie strugowej i w tym też widzi korzyści i z tych korzyści czerpie zyski w przeciwieństwie do kopalni na przykład właśnie na Śląsku. Tutaj jest też ten moment przewagi przewagi lubelskich służb. No, pamiętajmy jednak o tym, że pokłady o wysokiej miąższości są bardziej łakomym kąskiem niż niskie. Czasami te niskie pokłady, zresztą Śląskę też stosuje technikę strugowną, jak w Szymskiej Spółce Węglowej, aczkolwiek ona nie zadomowiła się aż tam tak mocno jak, w jak na Bogdance. No, niemniej jednak z naszego doświadczenia wynika, i to też teraz e, transformujemy się w tym kierunku, żeby jednak większy nacisk położyć na ściany wysokie, powyżej e, czy w okolicach dwóch metra i w, i więcej. Bo jednak, e, jak pokazuje praktyka, m, jest to lepsze rozwiązanie dla Bogdanki. Porozmawiajmy trochę już o tym, jaka przyszłość czeka węgiel, nie tylko w Polsce, ale i generalnie na świecie. Bo ja tu sobie pozwolę zacytować jednego z ekologów, z fundacji Instrat dokładnie, Paweł Czyżak. W całej Unii Europejskiej widać schyłek węgla, a Polska staje się czarną wyspą na zielonej mapie kontynentu. Jesteśmy w zasadzie jedynym producentem Węgla kamiennego, drugim największym producentem węgla wolontnego. Co do tej drugiej kwestii, raczej bym się nie spierał, ale co do pierwszej, z pewnością, z pewnością tak. Niedługo w kraju nie będzie chętnych, by węgiel kupować. Po co więc mielibyśmy go wydobywać do 2049 roku, bo to jest data, kiedy kopalnia Bogdanca również um, przestałaby wydobywać węgiel energetyczny. Po pierwsze, Niemcy w, w tym roku zaimportują. Szacuje ichniejsze zrzeszenie importerów węgla, szacuje, że w 2021 roku Niemcy importują, zimportują 36 milionów ton węgla kamiennego. Natomiast Czyli przed... cztery razy tyle, ile wydobywa Bogdanka. Dokładnie tak. Natomiast pamiętajmy o tym, że o ile Polska węgla brunatnego wydobywa 60 milionów ton, tak Niemcy wydobywają 160 milionów ton. W Polsce uruchomili kopalni w ubiegłym roku. Uruchomili kopalnie, uruchomili elektrownię, więc no, wystarczy tylko sięgnąć do źródeł, żeby, e, które z, skądinąd są dostępne w ogólnodostępnej prasie, e, żeby podważyć e, nie rozumiem celu takiego stwierdzenia. Natomiast e, ja pytam o jedno, jeżeli nie to, co to, jeżeli nie węgiel, to gaz. E, gaz, e, który będziemy kupować z Rosji być może przez niemiecki gaz, rosyjski gaz z Niemiec. Gdzie widzimy też, że te ceny no nie są na, na atrakcyjnym poziomie. Zresztą między innymi dlatego w Niemczech jest generowany więcej energii z węgla bo 36% względem, względem ubiegłego roku właśnie dlatego, że gaz stał się mniej konkurencyjny dla węgla. I, i jak pokazuje rzeczywistość nasza związana z aurą, no jednak nie jesteśmy w stanie funkcjonować jeszcze dzisiaj z tych stabilnych źródeł energii, atomu, póki co nie mamy, więc no, trudno mówić o tym, żebyśmy pozbawili się źródła czy paliwa, który jest dla nas najtańszy, na którym funkcjonujemy. I, i tak naprawdę... Yy, z kolei Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że rok do roku będzie rosło zapotrzebowanie na energię 5-4% i tak samo będzie generacja na świecie energii z węgla również w takim tempie rosła. I tu jeszcze jedna kwestia. Anglicy, którzy, znaczy Brytyjczycy, którzy swego czasu zamykali kopalnie jeszcze w latach 70 to w tej chwili planują... Co zresztą spotyka się z dużym sprzeciwem też. Yy, części społeczeństwa planują uruchomienie kopalni węgla koksowego u siebie w Kambrii. Zgadza się i tutaj za zaczyna przemawiać rozsądek, yy, bo stwierdzono czemu mamy importować węgiel koksowy, skoro mamy go yy, swój. Natomiast yy, ja też chcę bardzo jasno podkreślić, że Wyjątkową hipokryzją cechuje. Wyjątkowa hipokryzja cechuje te kraje, które mówią o, o, o odchodzeniu od węgla, gdzie cement w 100% jest importowany przez Wielką Brytanię z z Indii. No my mówimy, że Wielka Brytania staje się neutralna, no ale no korzysta z produktów, które jednak do wytworzenia należy to CO2, to CO2 powstaje przemysł hutniczy, to samo Indie. Niemcy przenoszą produkcję superba z Czech do, do Turcji. No pytanie dlaczego? Więc no, no to jest jeżeli skojarzymy te dwa fakty, no to mówimy tak, no to, to, to o co tu chodzi, tak? Ka te kraje wysoko rozwinięte będą zarabiać tylko nie w, nie w Europie, tylko będą zarabiać w Azji. Naszym gościem jest dzisiaj Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka. Na tym kończymy część antenową naszej rozmowy, ale zachęcamy Państwa do pozostania z nami, bo jeszcze przez kilka minut porozmawiamy sobie w internecie. Nazwał pan to hipokryzją. To po prostu patrzenie na, na własne interesy i próba omijania tego, co jest narzucane między innymi przez Zielony Ład. Inna kwestia, że my też liczymy na to, że otrzymamy duże pieniądze w ramach programu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej i z tych pieniędzy będzie też korzystała, należy założyć. No, Powiedzmy, że jesteśmy prawie pewni. Bogdanka, na co je wyda? No Na razie postawmy pytanie, czy, czy Lubelszczyzna je otrzyma, bo tego jeszcze dzisiaj nie wiemy. No Zapisane negoc... niby jest to wszystko, prawda? No, negocjacje z Komisją Europejską są twarde, bo sam w nich uczestniczyłem kilkukrotnie, więc wiem, jak one wyglądają. I no, poczekajmy na zdzielenie pieniędzy na rozstrzygnięcie. To zdradzi Pan coś z tych negocjacji? Co, jak to, jak to wygląda? No, że są trudne. Są trudne, rozumiem, tak. No teraz już tak przeniósł się Pan do, do świata dyplomacji w, w tym względzie, dyplomacji gospodarczej, rozumiem. Dobrze, to w takim razie inaczej. Opublikowali Państwo właśnie raport zintegrowany za 2020 rok. Jego tytuł brzmi Stabilny rozwój w niełatwym otoczeniu. Podsumowując to, co działo się w Bogdance w grupie, luberski węgiel Bogdanka, ale także pokazuje to, w którym kierunku Bogdanka będzie iść. I zakładam, nie wchodząc już w szczegóły negocjacji z Komisją Europejską, że w tym raporcie, być może między wierszami, ale da się wyczytać to, co Państwo chcieliby robić, gdyby ewentualnie ześciły się te wszystkie plany dotyczące również współfinansowania środkami unijnymi poszczególnych, poszczególnych zamierzeń. Mam rację. Zdecydowanie. Ja bym jednak nie zamykał tych naszych planów i pomysłów tylko do kwestii współfinansowania, bo jeżeli tego współfinansowania nie będzie, to my wcale nie zamierzamy odstępować od naszych pomysłów. To, no, obejrzeć... Macie Państwo 4 miliardy w perspektywie na, do zainwestowania w, w różnego rodzaju inwestycje, generalnie mówiąc, przedsięwzięcia. Dlatego. E... No, możemy się nie zgadzać z tym, co się wokół nas dzieje. No, ja, jako odpowiedzialny za spółkę i za los e, no, 6,5 tysiąca ludzi, łącznie z firmami zewnętrznymi, ich rodzin i regionu, współodpowiedzialny razem z całym zarządem, żeby było jasność, tak? e, no, myślimy o tym, e, musimy, się ustawi musimy ustawić firmę w taki sposób, żeby jednak przetrwać, bo trendu zapewne nie odwrócimy. Natomiast dzisiaj mówimy o tym, żeby Bogdanka była postrzegana za 10-20 lat jako firma, a nie jako kopalnia w sensie stricte. Czyli mówimy o tym, żeby inwestować i tworzyć nowe miejsca pracy już poza, naszym, poza naszą podstawową działalnością po to, żeby te miejsca pracy, które będą ubywać, no bo zdecydowanie będzie tak, taki trend postępował, ubywać w górnictwie, żeby one funkcjonowały, czy, czy rozwój gospodarczy regionu nadal mógł być stymulowany. Myślę, że, że wynagrodzenia, tutaj wielokrotnie mówimy o tym, że wynagrodzenia górników są wysokie, natomiast jeżeli byśmy popatrzyli historycznie na to, jak one wyglądały względem chociażby najniższej krajowej, no dzisiaj to już się trochę spłyca i tak naprawdę nawet jakiś czas temu we wtorek, w środę miałem spotkanie z jedną z grup naszych pracowników i oni mówią, no nasze wynagrodzenia nie rosną tak jak płaca minimalna i, i tu jest pewien... Pewna, pewna brutalna rzeczywistość, że rzeczywiście ta praca w górnictwie staje się coraz mniej atrakcyjna. Pozostają oczywiście pewne przywileje w postaci emerytury po 25 latach, innych przyliczników emerytalnych i tak dalej, za tą ciężką pracę, jakby nie patrzeć. Natomiast no, górnictwo się staje coraz mniej atrakcyjne, więc być może spotkamy się za chwilę z sytuacją braku chętnych do pracy w, w górnictwie, co już dzisiaj widać po Akademii górniczo hutniczej na której brakuje studentów na Wydziale y, na kierunku Górnictwa i Geologia. Ale z drugiej strony, kiedy właśnie też dane z Państwa raportu zintegrowanego, kiedy porównujemy chociażby y, dochody, przychody, przepraszam, przychody tych, którzy y, mieszkają wokół Bogdanki, w tych okolicznych gminach, a także w gminie Puchaczów chociażby, y, z tymi, które Państwo tam podajecie jako przeciwwagę, pokazując na ile biedny jest region lubelski, czyli porównując to do najbiedniejszej również w regionie, a kto wie czy nie, jednej z najbiedniejszych w Polsce gminy Stary Brus, oddalonej raptem o Chyba w całej Unii Europejskiej. 50, jest... 60 mhm. kilometrów, prawda? No to są to szokujące kwestie. Jeżeli jest chyba 2300 zł rocznie na osoby w Gminie Stary Brust, to w Gminie Puchaczów jest to... Powiedziałbym tak, 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 tak. 5600 czy coś takiego. Mhm. coś takiego. Zdecydowanie ma Pan rację, tak. Właśnie to są te różne perspektywy, tak? Jeżeli patrzymy, zależy kto jak chce popatrzeć na to. Jeżeli ja dokładnie to samo, o czym Pan mówi, też jednak mimo wszystko komunikuję. Bo jeżeli popatrzymy na wzrost ceny, płacy minimalnej, to rzeczywiście no, ta proporcja się zmienia. Tak? No, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na średnią e, w, w gminach, tak? która jest najbogatsza, która ma największy przychód, rzeczywiście robi to wrażenie i teraz e, ja stawiam pytanie, co będzie, e, gdy Bogdanki nie będzie. Tak? No, więc to jest ta odpowiedzialność, o której, o której mówię, żeby, żeby jednak nie pozostała, jak tutaj pan wspomniał, czarna dziura e, na mapie gospodarczej e, z kolei Polski. Hmm. Państwo zamierzacie ograniczać oczywiście produkcję węgla, ale raczej produkcję węgla energetycznego, bo z kolei będzie wzrastać produkcja węgla y, koksującego. Y, I to ma dojść już w okresie przed końcem funkcjonowania kopalni. Jeśli oczywiście te daty 2049 zostaną dotrzymane, ma to być około 2 milionów ton wobec 6 milionów węgla energetycznego. Tak, nawet komisja. Ale Europejska. węgiel, przepraszam, węgiel koksujący jest zapisany w Państwa planach dopiero od 2026, tak. Natomiast no, ty, w tej chwili prowadzimy bardzo szczegółowe analizy tego węgla. Pobraliśmy 60 próbek i w tej chwili sprawdzamy, gdzie ten węgiel będzie pasował do której koksowni, bo to też każda koksownia ma swoją swoje specyfikę, natomiast no już partie próbne, bo my jesteśmy w stanie produkować ten węgiel, ale nie na skalę dużą, czyli tam powiedzmy 3000 ton. Jednego dnia jesteśmy w stanie ułożyć tak produkcję. Takie partie trudne już zostały wysłane na Ukrainę, i tutaj też jest rynek ukraiński. Jest bardzo zainteresowany węglem tym semikoksowym, tak, typu 34.1 czy 34.2. Czy to oznacza, że nawet jeśli zostanie wygażona produkcja węgla energetycznego do 2049 roku, to czy węgiel koksujący będzie dalej jeszcze produkowany, wydobywany? Myślę, że perspektywa dla węgla koksującego, koksującego czy koksowego typu 35, no jest zdecydowanie lepsza niż dla, dla węgla energetycznego, więc surowie strategiczny nawet w konfliktach tak, zostało tak, nawet to potwierdzone ostatnim, czy ostatnimi czasy, więc no jeżeli patrzymy z tej perspektywy dzisiejszej, co będzie za 29 lat czy za 28, no trudno jest to tak naprawdę oszacować, no to dzisiaj wygląda to, że perspektywa jest lepsza dla węgla koksowego. Ostatnie pytanie, czy wydobycie węgla, nie mogę się przestawić, koksującego, tak? Tak. No, tak, 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 tak powinno się mówić. Ym, czy wydobycie węgla koksującego zrekompensuje finansowo ustanie wydobycia węgla energetycznego, patrząc na obecne uh -huh. plany, obecną skalę? To jest... Ta odpowiedź na to pytanie jest prosta, bo na pewno cena sprzedaży takiego węgla jest dwu, może trzykrotnie wyższa, tak historycznie patrząc. tak. Natomiast no, sam wolumen, który z dziewięciu na dwa, na no, raczej będzie ciężko utrzymać ten poziom rentowności bez zmiany, bez restrukturyzacji spółki. Co, tak jak powiedziałem, ona będzie następować naturalnie. My, chcę wyraźnie podkreślić, że my nie mamy w planach zwolnień. Chcemy robić to w sposób cywilizowany, przemyślany i z pewną strategią. Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka, był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.